We wrześniu 2012 roku Stowarzyszenie Huta Pieniacka rozpoczęło kolejne duże przedsięwzięcie – renowację polskiego cmentarza wojskowego z lat 1914-1920 w Brodzie. W dziele tym nie byliśmy jednak sami. Pomagali nam nasi przyjaciele, uczestnicy trzeciego motocyklowego zlotu Huta Pieniacka. Pierwsze zastępy zmotoryzowanej husarii zaczęły ściągać pod Brody w godzinach popołudniowych w niedzielę 16 września. Następnie wszyscy udaliśmy się do brodzkiego kościoła, gdzie wzięliśmy udział w uroczystej mszy świętej. Ale że jesteście tutaj, to jest właśnie wielka radość dla nas. Czcigodni księża, czcigodni ojcowie, szanowni państwo, mam zaszczyt reprezentować Stowarzyszenie Huta Pieniacka. Chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie, za wspólne modlitwy. Przyjechaliśmy tutaj do Brodów na zaproszenie księdza proboszcza. Bardzo dziękuję. Przyjechaliśmy wspólnie z motocyklistami, aby pracować na polskim cmentarzu żołnierzy z 1920 roku. Za tę pomoc i życzliwość z góry bardzo dziękuję. Wreszcie przyjechaliśmy po raz kolejny, jak od kilku lat już to czynimy, do Huty Pieniackiej, bo stoi tam krzyż, na którym widnieją nazwiska naszych rodzin, po to, aby pomodlić się, aby zmówić Ojcze Nasz. Wszystkich Państwa o taką modlitwę proszę i Bóg zadbać. Dziękuję bardzo. Nazajutrz zabraliśmy się ostro do pracy. Pobudka o godzinie 6 i zaraz po śniadaniu grupami dojeżdżaliśmy na teren cmentarza, który wyglądał tak. Pozostało już tylko pracować. Wojskowa część brodzkiego cmentarza, która nie uległa jeszcze zniszczeniu, zajmuje obszar około hektara. Była zupełnie zarośnięta przez wysokie chwasty, a w większej części przez wysokie drzewa i krzewy. Na szczęście ogrom pracy do wykonania nikogo nie przeraził.
Pierwszego dnia oczyściliśmy około 30% wojskowej części cmentarza. Naprawdę wiele udało się zrobić. Jako że tego dnia, 17 września, przypadała rocznica agresji Armii Czerwonej na Polskę, udaliśmy się jeszcze do Złoczowa, gdzie wzięliśmy udział w uroczystej mszy świętej. Przeżywając tajemnicę naszej wiary, tym szczególnym dla nas, Polaków, smutnym, chcemy Panu Bogu składać, zanosić naszą modlitwę, wypraszać potrzebę łaski dla tych wszystkich naszych braci, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny po tym zmudiarskim napadzie sowieckiej armii. Bardzo serdecznie witam wszystkich motocyklistów, rajdów, Stowarzyszenia Tatrinacka, na czele tutaj z kapelanem, z ojcem kapelana rajdu katyńskiego, ojcem Marki, prezesem. Bardzo się cieszę, że w tym dniu możemy właśnie gromadzić się w świątyni na tej Eucharystii. Na zakończenie zostaliśmy jeszcze zaproszeni na niezwykłe spotkanie z księdzem proboszczem przy domowym cieście i gorącej czekoladzie. Po całym dniu tak ciężkiej pracy była to niezwykle przyjemna niespodzianka. Następnego dnia znów pracowaliśmy na cmentarzu. Tym razem zadanie było jednak trudniejsze, bo do uporządkowania pozostała ta część cmentarza, którą porastał gęsty las. Uporządkowanie tak trudnego terenu mogłoby wydawać się nierealne. A jednak drugiego dnia zdołaliśmy uratować kolejną, dużą część brodzkiej nekropolii. Do dziś nie wyjaśniono, jak to możliwe. W ramach przedsięwzięcia organizowanego w Brodach przez Stowarzyszenie Huta Pieniacka udało się ocalić około 70% mogił żołnierzy poległych w latach 1914-1920. Uporządkowano teren o powierzchni około 6000 m2. Wojskowa kwatera została ogrodzona, gdyż już w sierpniu stowarzyszenie złożyło w pobliskim tartaku zamówienie na 120 dębowych słupów, które wytyczają dziś teren cmentarza. Udało się dokonać rzeczy wielkiej. Następnego dnia z samego rana ruszyliśmy do głównego miejsca naszego spotkania, do Huty Pieniackiej, gdzie połączyliśmy się z grupą motocyklistów Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego. Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne. Nie przeszkodziło nam to jednak w najważniejszym. Jak co roku wzięliśmy udział w uroczystej mszy świętej w intencji Polaków zamordowanych na Kresach. To słowa hymnu świętego Pawła Apostoła o miłości chrześcijańskiej, miłości zbawiennej. W tym miejscu tutaj, w miejscu, gdzie ziemia nasączona jest krwią niewinnych, tylko za to, że byli Polakami, te słowa hymnu mają tutaj szczególną wymowę.
Wy jesteście świadectwem praktykowania tych słów hymnu. I za to z całego serca chcemy wyrazić wam wdzięczność. Świadectwem tej miłości zbawiennej, miłości chrześcijańskiej, która prowadzi do zbawienia. Bóg zapłać za to świadectwo, za cały trud świadectwa wiary i miłości. Po mszy świętej złożyliśmy wieńce pod pomnikiem upamiętniającym zbrodnię ludobójstwa. Uhonorowani zostali też uczestnicy prac na cmentarzu wojskowym w Brodach. Chciałabym przede wszystkim podziękować i żeby nie przedłużać, to powiem krótko. Każdy z nas, który tutaj przyjeżdża, ma jakiś swój testament. Huta Pieniacka to jest dla nas już symbol, bo przecież każdy w sercu ma. Dzisiaj słyszałam i każdy z nas to wie, ile tutaj mogił, ile tutaj grobów. Za to świadectwo bardzo dziękuję. Moja mama, która już nie żyje, mówiła, było nas 9 dzieci, a ta Huta Pieniacka, to wiesz, to był taki polski duch. Za tego polskiego ducha z całego serca wam dziękuję. Za tę pracę na cmentarzu polskiej kwatery żołnierzy w Brodach. Ogromne wyrazy podziękowania i szacunku. Te wszystkie sprawy powodują, że wspólnota, w której jesteśmy, to jest coś, to są wartości, te, które były zawsze dla nas najważniejsze. Bóg, honor, ojczyzna. Dziękuję bardzo za wszystko. Członkowie Stowarzyszenia Huta Pieniacka pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy ofiarowali swoją szczerą pomoc w organizacji tegorocznego przedsięwzięcia. Dziękujemy Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za wsparcie renowacji Brodzkiego Cmentarza. Dziękujemy wam, przyjaciele motocykliści. Razem wiele udało nam się dokonać. Ocaliliśmy pamięć o tych, którzy ginęli wierni hasłu Bóg, honor i ojczyzna. Tam w Brodach udowodniliście, że i dla was to wielkie hasło jest bardzo ważne. Za te wspaniałe, wspólnie spędzone chwile dziękujemy za przyjaźń. Thank you.